Więc. No tak, dla nas mężczyzn jedzenie to jest bardzo poważna sprawa. Niezwykle istotna. Ale panowie, warto pamiętać, że każda działalność kulinarna to dla kobiety działalność artystyczna. Jeśli ona idzie do sklepu, żeby kupić zwykły przecier pomidorowy na zwykłą pomidorową, staje przed półką, a tam jest przecier pomidorowy, kotlin, łowicz, a się zastanawiam, może kotlin, może łowicz. Łowicz chyba lepszy, ale droższy, a może pudliszki, wyrazisty smak, ciemniejsza zupa. Straszne dylematy. I potem z czego wywar? Czy tylko na porcji rosołowej, czy może trochę innego mięsa do tego dołożyć? A jakie proporcje warzyw? Czym to doprawić? Czy pieprz, sól i tak? Czy może do lubczyku? Może zaszaleć? Może imbir? My przychodzimy, jemy tą pomidorową, mówię, dobra, dziękuję, daj drugie. No jak? Dramat! Dramat! Jak się je zupy? W ten sposób. Kochanie, piechota, jak ty to zrobiłaś, co ty zrobiłaś? No to tak jak zawsze, no zawsze jest pyszadzie wyjątkowe, wyjątkowe. Zawsze, za każdym razem musimy dziękować, podziwiać, nawet jak ziemniaki przypali. Kochanie, tak ty przypalisz, tak nikt nie potrafi. No. Do nikogo straż pożarna nie przyjeżdża, tylko do nas. Zawsze dziękujemy, zawsze podziwiamy i wtedy kobiecie naprawdę chce się gotować.